Kalety rozpoczynają sezon rowerowy z nową stanicą, która została wybudowana w Truszczycy. Biorąc pod uwagę ten ruch rowerowy, który na terenie gminy Kalety wzrasta z roku na rok, zmusił nas poniekąd do tego, żeby zaoferować naszym mieszkańcom, turystom, którzy masowo jeżdżą na rowerach po duktach leśnych, do stworzenia miejsc, gdzie rowerzysta może odpocząć, gdzie rowerzysta może spożyć posiłek, gdzie rowerzysta może naprawić swój rower, wreszcie gdzie rowerzyści będą mogli się spotkać i wymienić swoje doświadczenia, jeśli chodzi o jazdę na rowerze. Stąd zrodził się taki pomysł stworzenia stanic rowerowych na terenie gminy Kalety. Stanica w Truszczycy to miejsce na dłuższe biwakowanie. Jest położona w sąsiedztwie wiekowych dębów. Kilkanaście kroków od niej przepływa Mała Panew. Można zobaczyć, jak wygląda stare koryto rzeki. Obok stanicy jest ścieżka edukacyjna poświęcona grzybom. Za wspieranie rozwoju turystyki rowerowej Kalety zostały wyróżnione w ubiegłym roku w ogólnopolskim konkursie Gmina Przyjazna Rowerzystom. Stało się to po raz trzeci, a trzykrotne uzyskanie certyfikatu daje prawo ubiegania się o najwyższy stopień tego wyróżnienia, o Grand Prix. Myślę, że ta stanica to jest taka wisienka na torcie, która pomoże miastu Kalety zdobyć nagrodę Grand Prix w 2019 roku.